Cześć, witajcie. Za nami kolejny tydzień, dzisiaj upalny. Cześć, tak, jest ciepło. Branży tak raczej kulowo, chłodniej. Nic takiego strasznego, wielkiego się nie dzieje, chociaż no trochę się tam działo. Na początek może zaczniemy od tego, o czym no nie wszyscy będą na pewno opowiadać, bo nie są to takie premiery z gatunku tych, nazwijmy to oczywistych, tych najgłośniejszych. Tak, mamy jedną premierę, która tak naprawdę jest pewną powtórką, dlatego że Adam zresztą pisał w newsie, Leica wypuściła na rynek swój własny telefon, tylko że to nie jest telefon Leica, bo no, Leica nie produkuje telefonów, jak zapewne wiecie, i nie przerzucili się teraz z kolei na telefony. Weszli we współpracę z Sharpem i w telefon Sharpa, ten z rekordową matrycą, o której swego czasu mówiliśmy, jednocalową, trafił pod skrzydła logo Leica. I na telefonie Leica, który się nazywa Leica Phone 1 i jest przeznaczony na rynek japoński, nie ma logo Sharpa, jest logo Leica, mimo tego, że smartfon jest wyprodukowany przez Sharpa. Taka współpraca. I to jest przykład, jak należy robić smartfon fotograficzny, bo ja sobie próbuję przypomnieć swego czasu Kodak użyczył swego logo, a w zasadzie inaczej, logo Kodaka upadłego już pojawiło się na smartfonie, który miał być fotograficzny, a był zwykłym smartfonem w dodatku z niezbyt nadzwyczajnym aparatem, to się Ektra bodajże nazywało. Wiesz co, ale one miały coś wspólnego, to znaczy ten Kodak miał coś wspólnego z tą Leiką, podobnie wielki obszar wyglądający na obszar obiektywu. Z tym, że w przypadku Leiki to akurat mało uzasadnienie, bo słuchajcie, do czego zmierzamy? W odróżnieniu od tego oryginału, czyli Sharpa, w smartfonie Leiki ten wielki obiektyw, bo on jest naprawdę duży, jest oprawiony w okrągłą ramkę. I faktycznie ten telefon trochę już wygląda jak aparat fotograficzny kompaktowy, bo jeszcze nawet na ten wystający obiektyw okrągły zakłada się metalowy dekielek z logo Leica, taki smaczek stylizacyjny, ale wygląda to dobrze i w odróżnieniu od tamtego to będzie robiło dosyć dobre zdjęcia, no bo jednak matryca ma cal, ona jest ogromna jak na smartfon. Jest tam po prostu no jeden aparat siłą rzeczy, bo obok niego jest czujnik Time of Flight, więc w zasadzie to się nie liczy, jest aparat przyjmijmy pojedynczy. Ale wiesz co, otworzyłem sobie Sharpa Aquosa R6, na którym jest ten aparat wzorowany i tak patrzę na tył w tej chwili i powiem ci szczerze, że ten tył mi się znacznie bardziej podoba. Japończycy z Sharpa wypuszczają coś pod swoją marką, nie robią klienta w bambuko i nie robią takiego czegoś, co wygląda jak obiektyw, tylko wrzucają rzeczywiście lekko powiększony optycznie w ramkę obiektywu, ale nie aż tak jak w przypadku tego samego smartfonu brandowanego przez Leica. Wiesz, tu chodziło o to, żeby był właśnie ten design przede wszystkim, no bo tak naprawdę, no mówmy się, no co ma Leica wspólnego ze smartfonami? No umieszcza swoje logo, jakieś tam może troszeczkę dokłada do tych aparatów, do programowania, tam inżynierowie może to problem, znaczy, ale... Wiesz co, ma... Ten smartfonów, to jest producent lifestyle'owych, jeszcze bym do tego powiedział w tej chwili, aparatów fotograficznych, bo tak naprawdę, no umówmy się, że kupując Leica, to kupujesz aparat Panasonica, nie no każdy tak o tym wie, ale też kupujesz go z legendarnym logo. Oho, jeżeli słyszycie warczenie w tle, to po prostu sąsiad robi remont. Nie przejmujcie się tym. Słuchaj, ale ja nie wiem, jak jest z optyką w takim razie. Czy ta optyka, czy ty wiesz, czy Leica w tej chwili w aparatach swoich normalnych, nie smartfonowych, to optykę bierze skąd? Odwrotnie. Raczej, nawet miałem kiedyś taki aparat. To po prostu Panasonic dostarczał technologię, oprogramowanie, matrycy i tak dalej. Natomiast Leica właśnie zajmowała się optyką w tych aparatach. No to właśnie tak myślałem. To znaczy, jak zacząłeś mówić o aparatach, to trochę zgłupiałem, bo zdawało mi się, że oni są rzeczywiście głównie dostarczycielem optyki i że to tak, za tę optykę Leica jest właśnie tak ale ceniona. Na przykład, nie wiem jak w tej chwili, bo w ogóle no, wypadłem jakby z obiegu w tej branży, ale swego czasu pamiętam, że na przykład były pokrewne modele aparatów fotograficznych, czy nazwijmy to kompaktowych dla uproszczenia, i mogłeś go kupić w szarej obudowie z logo Panasonic, ale mogłeś go kupić drożej oczywiście,
w czarnej obudowie z czerwonym logo Leica, ze skórzanym tam futerałem, etc., tymi wszystkimi bajerami, takimi nazwijmy to, nawiązującymi do klasyki. I oczywiście płacić drożej za ten aparat, a to był ten sam model, tylko przebrany w, inne, w inną jakby obudowę, w inne logo. Oczywiście to znaczy, budowa nawet się kształtem nie różniła, tylko kolor miała. Ja ci powiem szczerze, nie wiem jaki jest udział optyki Leica, jeżeli chodzi o aparaty mobilne. Wiemy obaj, że do tej pory ta optyka występowała w smartfonach Huawei, a diabli wiedzą jak to będzie teraz, bo Huawei nie przygotowuje się w najbliższym czasie do wypuszczenia smartfona, bo nie mają możliwości po prostu ze względu na brak sprzętu. Natomiast ja jestem z tych aparatów, z tą optyką Leica bardzo zadowolony. W tej chwili na przykład to, w co się gapie, to te też jest rzeczywiście optyka Leica. Niemniej zdaje mi się, że to funkcjonuje dobrze w połączeniu rzeczywiście z dobrymi modułami aparatów produkowanymi czy przez Sony, czy przez Samsunga. To powinno po prostu działać ok. Z tym, że ja się nie znam kompletnie na optyce mobilnej, umówmy się. Magiczne logo Zeissa nie pomogło HMD w sprzedaży Nokii, mi się zdaje, zbyt bardzo. No dokładnie, raczej. Ze względu na niezbyt dobre aparaty w ogóle. To znaczy dobrej optyce, no, nawet no, takiej brandowanej, znaną firmą. Dobrej optyce jak reszta leży. No. Dokładnie, potrzebne są również sensowne moduły nadążające za tym, co się dzieje na rynku. Nawet... Tak? Nawet możesz mieć super matrycę. Jak jest oprogramowanie do bani i procesor przetwarza obraz tak, a nie inaczej, to nic nie pomoże. Ani wielka matryca, ani super optyka, te zdjęcia nadal będą kichowate. No. Tak, dokładnie. A temu wszystkiemu jeszcze dzisiaj towarzyszy konstrukcja aparatów w smartfonach. Dlatego, że dzisiaj no, bez peryskopu dobrego zdjęcia z porządnym zoomem optycznym się po prostu nie zrobi. Ale to już a wiadomo, że tych peryskopów jest jak na lekarstwo w smartfonach w tym momencie. Bo to kosztuje. Tak, to jest drogie rozwiązanie. Kosztuje drogie rozwiązanie, drogo serwisowane i tak dalej. Także to jeszcze nie miejsce w obudowie zajmuje. Pamiętaj, że to no, jeszcze się tak. Też musi mieścić, wiesz, tak. Jakby ślad nawet położonego modułu na płasko, to kawał miejsca w tej obudowie zżera, ale widziałem zdjęcia z tego Sharpa, o którym mówimy i faktycznie zdjęcia no, robią robotę. No, jest to faktycznie telefon fotograficzny w pełnym tego słowa znaczeniu i tutaj można o nim nazywać go fotograficznym smartfonem zupełnie zasłużenie i bez przekąsu, to na pewno. Wiesz co, a ja bym się chyba spierał, dlatego że profesjonalista zrobi dobre zdjęcia nawet kartoflem. No. Kwestia tego, ile tych zdjęć zrobi i ile zostanie z nich opublikowanych, bo można zrobić 1500 zdjęć, opublikować 10 najlepszych i będzie tak po prostu. Tutaj, jeżeli chodzi o Sharpa, to powiem ci szczerze, że technologicznie to on też odstaje od w tej chwili czołówki, dlatego że pomimo dużej matrycy, pomimo dobrego światła, to nadal jest mały aparat. No. I takiemu aparatowi nadal mogłaby pomóc być może trochę większa matryca, być może dodatkowe obiektywy do tego, żeby zrobić szeroki kąt, czy właśnie tele. Stąd moje wątpliwości, czy to jest rzeczywiście poza wielkością matrycy coś i poza tym logo w przypadku Leica, w przypadku Sharpa może w mniejszym stopniu, czy to rzeczywiście jest top topów. No, jest to na pewno rekordowa matryca. Tutaj się zgadzam bez w ogóle wątpliwości. Ma niezłe światło, na pewno jest niezła optyka, jeżeli chodzi o aparaty mobilne, w związku z tym te zdjęcia rzeczywiście powinny być niezłe. Natomiast czy to jest coś, co dogania obecną technologię fotograficzną w smartfonach, to ja mam, powiem ci szczerze, wątpliwości. Wiesz, no ja akurat tutaj się nie będę wypowiadał, bo no, tak, no nie miałem okazji robić zdjęć tym telefonem i raczej nie będę miał w życiu okazji chwycić tego telefonu w rękę, bo... Tak, no wiesz, no ja też z takiej pozycji się wypowiadam. Ciężko się wypowiedzieć, natomiast na pewno jak na telefon jest to już powiedzmy poziom taki, że rzeczywiście można mówić o urządzeniu dedykowanym do robienia zdjęć, tak naprawdę. To znaczy jest to chyba taki sam poziom jak pierwsze aparaty, które się pojawiły, na przykład 8-megapikselowe w telefonach. Wow, taka wielka matryca. To jest taki przeskok, nie? Taki przeskok powiedzmy jakościowy trochę. Bo wiesz, często jest tak, że się mówi, aparat fotograficzny, smartfon fotograficzny i to jest, bywa nadużywane i mocno czasem na wyrozdawane takie miano.
O tyle tutaj myślę, że to miano będzie bez pudła, no bo poza legendarną marką tutaj faktycznie idzie za tym jakiś tam kawałek technologii, rzeczywiście jakiś plus technologiczny, powiedzmy, jakiś tam... To znaczy, wiesz co, ten smartfon jest świetny, świetny, jeżeli chodzi o całą resztę, nawet jeżeli on by nie był fotograficzny, to warto go kupić ze względu na specyfikację, znaczy Japończycy mogą rozważać na poważnie, bo... Nie mówimy tutaj do was, słuchajcie, bo wy w Japonii smartfonów raczej nie kupujecie, chyba że nas oglądają. Ale wam bardzo życzymy, żebyście mogli pojechać do Japonii i kupić sobie smartfona. Naprawdę, chętnie bym jechał po smartfona do Japonii. Wiesz co, ja nie wiem, jak to będzie działało, bo tam są jednak blokady na różne częstotliwości. Co prawda ten Sharp powinien obsługiwać większość częstotliwości europejskiej. Ale tutaj może być różnie. Ma na pewno świetny wyświetlacz, dlatego że to jest wyświetlacz właśnie Sharpa IGZO. One są znane z tego, że to są rzeczywiście dobre wyświetlacze. Jest tutaj sporo takich rzeczy, które jakby wyciągają tego smartfona do topki smartfonów rzeczywiście górnopółkowych. Jest tutaj Snapdragon 888, ten OLEDowy wyświetlacz IGZO ma przekątną 6,6 cala. Jest dziwna rozdzielczość, bo jest 1260x2370, nietypowa, nawet jak na tego typu ekran. Pamięć jest tylko jeden tier, 256 flesza i 12 giga pamięci RAM, plus obsługa kart oczywiście. Właśnie tier pamięci jest tym, co różni tak naprawdę właśnie ten smartfon z logo Leica od pierwowzoru, czyli od Sharpa. Właśnie pamięć, bo Sharp może mieć też na przykład jeszcze 828 pamięci. To co jeszcze, aparaty, o których mówiliśmy tak dużo, a tak naprawdę mogło umknąć, że główna matryca tylnego aparatu ma 20 megapikseli i towarzyszy jej, bo to drugie wygląda jak aparat, to drugie jest czujnikiem time of flight. Natomiast z przodu jest 12 megapikseli rzeczywiście. Design jest charakterystyczny, trudno tego smartfona pomylić z czymkolwiek innym. No i cena też taka jest, no 6,5 na nasze wychodzi, niecałe 6,5 tysiąca na nasze. Tak no to cena według mnie jednak jest za porą. Dla Japończyków może trochę mniej... Wiesz co, nadal zdaje mi się, że jest zaporowa. No jest, ale ja pamiętam, ile kosztowały aparaty fotograficzne z logo Leica, więc te przemianowane Panasoniki, o których mówiłem, więc mnie jakoś ta cena nie zszokowała, bo nawet, prawdę mówiąc, jak zobaczyłem, wyskoczył ten telefon, to mówię, tak zdycha będzie. Okazało mnie się, też nie zszokowała, ale ja po prostu nie płacę nigdy za logo. W związku z tym, oczywiście, Jacek. No. Szczególnie jeżeli, wiesz, szczególnie jeżeli to jest tak, że ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakie są różnice między tym Sharpem a Leicą w cenach. Wiesz co, nie znam ceny Sharpa, prawdę mówiąc, nie pamiętam, więc... Słuchaj, opcja jest taka, że jeżeli mam dwa właściwie niemal identyczne urządzenia, różniące się lekko designem, no w tym wypadku dochodzi jeszcze pamięć, to wybieram tańsze po prostu. Jeżeli one mi oferują tak, dokładnie to samo doświadczenie, jeżeli to jest ten sam producent, to nie ma powodu, żeby przepłacać, no chyba że jestem snobem. Tu dochodzimy właśnie, no pytanie czy snobem, tu właśnie dochodzimy do czegoś, co się nazywa doświadczeniem, bo wiesz, no... To jest właśnie powiedzmy magia dopłacania za logo. No ale Adam, to jest snobizm, nazwijmy to po imieniu. Ja nie mówię, że snobizm jest czymś pejoratywnym. Mówię po prostu, że jest to zjawisko takie, że ludzie, którzy mają wystarczająco pieniędzy albo którzy są wystarczająco wewnętrznie zmotywowani, kupują rzecz droższą, nawet jeżeli jest dostępna tańsza, tylko na przykład inaczej wygląda, ma inne logo i tak dalej. W większości przypadków jest tak, że faktycznie po prostu dopłacamy za niezwykłe logo na zwykłym produkcie, ale czasem za tym logo jeszcze idzie coś więcej, chociażby właśnie takie doświadczenie, nie wiem, no można mieć portfel plastikowy, ale można... Adam, ale tutaj nic nie idzie, to jest ten sam producent, ten sam smartfon, on tylko trochę inaczej wygląda, nic więcej. No tak, i doświadczasz tej magii zakładania metalowego kapselka na obiekt. Mała rzecz, ale dla kogoś może to mieć znaczenie. No to się nazywa snobizm właśnie. Ja nie mówię, że może nie mieć znaczenia. To się po prostu nazywa snobizm. Ja bym jeszcze tego snobizmem nie nazwał, ale okej. A skoro o snobizmie i tak dalej mowa, to wyskoczył kolejny telefon, który dobrze już znamy i został przebrany.
Nie wiem, czy pamiętacie markę Verdu. Ona miała tam różne po drodze zawirowania właścicielskie i tak dalej. Mniejsza to w każdym razie. Kiedyś Verdu przebierało proste Nokie w luksusowe wdzianka tam ze skóry, szlachetnych kamieni. Zobacz, jak nisko upadli, teraz zaczęli przebierać ZTE. Ja wiem, czy nisko upadli. Kurczę, no ZTE Axon 30 Pro jest bardzo fajnym flagowcem i moim zdaniem zdecydowanie lepiej, że sięgnęli po nawet, powiedzmy, nazwijmy to budżetowy flagowiec, niż mieliby znowu przebierać jakąś tanią Nokię. Poszli z duchem czasu i teraz chcąc mieć hiperluksusowy telefon, który tak naprawdę głównie służy do podkreślania, do ogłaszania waszemu otoczeniu, że macie sporo hajsu, bo tak naprawdę poza tym to jest smartfon, ale... Tak samo jak w przypadku lejki, Adaś. Lubisz, jeżeli twój smartfon wygląda wyjątkowo, masz kupę kasy, albo po prostu uciułałeś, uskładałeś tej kasy, żeby mieć coś dobrego. No i chcesz pokazać światu, że cię stać, no to właśnie kupisz coś takiego. No i cóż, no Verdu przebrało tego Axona 30 Pro. Można go mieć w różnych kolorach. Część obudowy, część tyłu obudowy jest pokryta, może być pokryta skórą, na przykład z jakiegoś węża, krokodyla, innego zwierza. Jest na tyle obudowy to charakterystyczne V Verdu, czyli ten taki, powiedzmy, rozciągnięty logotyp. Bardzo fajnie to wygląda i w dodatku stanowi podpórkę, żeby się ten tył telefonu nie drapał, jak go odkładamy. No a technicznie, umówmy się, technicznie to jest po prostu Axonik. No i specyfikacja jest całkiem, bo ma AMOLEDowy ekran, Full HD+, ma baterię 4200 z szybkim ładowaniem, ma Snapdragona 888 oczywiście, pamięci UFS 3.1 i DDR5 12+, 512, więc absolutnie nie ma lipy. Przepraszam, bateria chyba 4600, o ile mi pamięć nie zawodzi, ale dobra, no nie będę się... 4200, czyli ma chyba mniejszą niż pierwowzór, ale może dlatego musieli zmniejszyć baterię, żeby weszła skórzana obudowa. Szybkie ładowanie jest za to, o czym nie wspomniałem. Aha, aparaty fotograficzne są dosyć ciekawe, bo mamy 64 mega, zarówno aparat główny, jak i szerokokątny, a do tego jeszcze piąteczkę do makro i dwumegowy rozmywacz tła i 16-megowy do selfie, czyli ta specyfikacja nie jest taka ostatnia, a cena jak na taki luksusowy telefon, no cóż, no sprawą jest dyskusyjną, bo tak naprawdę możemy go już mieć od, żebym was nie skłamał. Trzyma was z niepewności, napięcie rośnie. Jest po prostu. Od 16 800 juanów, czyli od 9700 po 23 prawie tysiące złotych. Dla porównania zwykłego Axona kupicie za 2900. No to bardzo polecam zwykłego Axona za 2900 zamiast Verdu za 16 tysięcy. Niemniej ja nie muszę mieć racji, dlatego że ja jestem widokiem, którego na tego za 16 tysięcy zwyczajnie nie stać. To mi żal zwyczajnie. Dla mnie to jest atrakcja, ale gdybym, tak myślę, gdybym już miał w zasadzie wszystko, łącznie tam z jakimś fajnym jachtem, etc., to w zasadzie... To bym zaadoptował dziecko z domu dziecka, wziął adopcję na małego Afrykańczyka, który ginie z głodu albo nie może iść do szkoły, albo coś innego, ale to ja, Adaś. Masz potąd kasy i tak jak Bezos lecisz w kosmos w momencie, kiedy za te pieniądze, za które lecisz w kosmos, mógłbyś utrzymać, nie wiem, 50 wiosek afrykańskich, sorry. No dobra. Sorry, nie trafia to do mnie. Nie trafia to do mnie. I ja bym wydał te pieniądze na siebie, na własne potrzeby i potrzeby mojej rodziny. No kurde. Dlaczego? Ale jakbyś miał tyle pieniędzy, co Bezos, nie mógłbyś utrzymywać 50 wiosek afrykańskich poza tym, że lecisz w kosmos? On wie, że Bezos nie utrzymuje. Może utrzymuje, jego sprawa jest. Adaś, bo jakby utrzymywał, to by się tym chwalił na wszystkie strony, tak jak każda korporacja się chwali na wszystkie strony, co robi dla dobra świata, jednocześnie odpisując to od podatku. Ale to są jego pieniądze, jego sprawa. Ależ oczywiście, że tak. Pieniędzmi to, co on chce. I ja się nie zgadzam. Ależ oczywiście, że tak, Adaś, ja po prostu mówię, co ja bym zrobił, nie dyktuję nikomu, co mógłby. Wiesz co, bo ty jesteś za dobry chyba dla ludzi. Może. Nie sądzę. Ja ludzi nie znoszę, w związku z tym to nie jest temat, obawiam się. Aha, no tak. Mówisz, ja ludzi lubię, ale nie znaczy, że mam im coś fundować.
Ja człowieka po chrześcijańsku mogę kochać, ale ludzi nie znoszę. Można i tak. Dobra. Wróćmy do meritum, słuchajcie. To zostawmy już w diabły tego Vertu, bo mamy kolejny, w sumie dosyć chyba ciekawy telefon do opowiedzenia wam. Wróciła Motorola DeFi, whatever, jak to wy mówicie, no dobra. Bo prawdę mówiąc niech będzie. Znaczy marka wróciła. No marka, tak, no można powiedzieć, że tak. Jest to zupełnie nowa konstrukcja przygotowana we współpracy z firmą Bullet Group, którą możecie kojarzyć jako producenta smartfonów CAT, smartfonów JCB czy Land Rover, czyli z takich ogólnie wiercą u mnie. Mam nadzieję, że nam tu nie wpadną. To nie ja, to wiertarka. No więc ten telefon musi być super wytrzymały. No i jest wytrzymały. Oczywiście ma Gorilla Glass Victus, ma specjalnie skonstruowaną obudowę, taką wielowarstwową. Oczywiście spełnia normę militarną wytrzymałości, tam zgniatania i tak dalej. Ma oczywiście i P68. Ma fajny taki przypinany paseczek do noszenia, żeby nam z ręki na przykład nie spadł, albo żeby go zabezpieczyć, jak powiedzmy jedziemy na rowerze, żeby nam... Ona jest promowana z tym paseczkiem, także nikt przed nim nie ucieknie. Dostanie paseczek z klamerką i już. Możesz sobie na przykład na rowerze jadąc przypiąć, że na wypadek jakby ci uchwyt puścił tani chiński, to ci telefon jednak nie spadnie. A sama posłuchaj... Adam, przepraszam cię bardzo, jeździsz na rowerze. No. Wyobrażasz sobie smartfona przypiętego na takim paseczku do rowera, naprawdę? Tak, wyobrażam sobie, mam uchwyt rowerowy, dzięki któremu, no już nie mam, bo go porozwalałem, ale generalnie miałem uchwyt, z którego telefon permanentnie, jaki by nie był, wypadał. W końcu jeździłem z telefonem marki, nieważne, ale polskim tanim telefonem wytrzymałym, tylko na rower, po to, żeby właśnie go nie rozpieprzyć. A gdybym miał paseczek, to dla bezpieczeństwa, przed wsadzeniem telefonu w uchwyt, jeszcze bym ten paseczek jakoś przewlókł przez kierownicę, czy cokolwiek, czy manetkę. I wtedy nawet jakby byle jaki uchwyt puścił, to telefon by mi nie spadł. I tak sobie to właśnie wyobrażam. I tutaj są niesnobistyczne obudowy, słuchaj, takie, które służą do tego, żeby smartfon nieruchomo siedział na ramie rowerowej. I są takie obudowy, drogo kosztują niestety, ale smartfony z nich nie wypadają, wyobraź sobie. Mam, ale wiesz co, ja no nie jestem, że tak powiem... aż na tyle zapalonym cyklistą, żeby inwestować nie wiadomo ile ja tylko dyskutuję po prostu z tym, że ten paseczek sprawi, że smartfon będzie jakkolwiek chroniony na rowerze. Ja zgodzę się, że do kieszeni, do nie wiem, do rękawa, gdzieś sobie od dziurki, od guzika przewlec można czy coś, ale na rowerze sorry, nie. Aha, no nie. Ja bym akurat taki scenariusz, jak tylko to zobaczyłem, to widzisz, ale to ilu użytkowników, tyle zastosowań, grunt, że ten paseczek jest, natomiast sam telefon ma dosyć, ta stylizacja jest bardzo fajna, szczególnie w tej takiej dwukolorowej wersji, taki ma fajny ścięty narożnik na tyle w innym kolorze i to jest ładne, natomiast sama specyfikacja telefonu to jest taka, no bym powiedział, że mocno podstawowa, 6,5-calowy ekran HD+, z przodu 16-megowy aparat do selfie, z tyłu aparat znowu 48 megapikseli, podejrzewam, że jest to ta sama matryca, którą Motorola już tam od 2-3 lat kładzie do telefonów i 2-megowe aparaciki w roli uzupełnienia, oczywiście makro i rozmywacz tła. W środku Snapdragon 662, 4 giga RAMu, 64 pamięci flash, jest gniazdko na microSD, jest czytnik papilarny i jest NFC, a telefon może występować również w wersji dual SIM, jak też i single SIM, a wszystko to zasila akumulator 5000 mAh z 20-watowym ładowaniem, czyli nawet trochę chyba szybszy, o ile pamiętam, niż w tych podstawowych Motorolach, powiedzmy z serii G, bo tam zdaje się było 15. No nie pamiętam, nie chcę Motoroli tu krzywdzić, ale no dobrze, że jest. Natomiast zaskoczeniem pewnym było to, że jest na starcie Android 10, a 11 dopiero wjedzie w drodze update'u. Ale przedstawiciele Motorola tłumaczyli to tym, że po prostu oni się bardziej skupiali na tym, żeby ten telefon był naprawdę wytrzymały, a soft no, się dopracuje. No można i tak. Adam nie wspomniał, albo mi umknęło, że na ekranie jest Gorilla Glass Victus. Wspomniałem na początku.
na początku mówię. To sorry, gdzieś mi umknęło. Natomiast ja jedyna rzecz, bo Adam właściwie powiedział wszystko o specyfikacji, jedna rzecz, która mi zostaje, to za pierwszym razem jak zobaczyłem rendery, to mi się zdawało, że to jest jakiś dodatkowy case w tym dwukolorowym na rogu. Zobaczcie zdjęcia na karcie telefonu. Fajnie. To wygląda, jakby to była jakaś wsuwka na obudowę po prostu troszeczkę i stąd się zdziwiłem, że to tak wygląda, jak wygląda. Wygląda to świetnie i telefon kosztuje 1500, 1499 u nas, będzie od początku lipca bodajże. I przyznam zupełnie bez, że tak powiem, sztucznego udawania, jest to pierwsza od dłuższego czasu Motorola, którą ja naprawdę chciałbym przetestować i na którą, powiedzmy, której wyczekuję jakby, aż wjedzie do redakcji. Znaczy niewątpliwą zaletą jest to IP68 i military standard, który teoretycznie powinien jakoś chronić ją przed upadkami. Zdecydowanym minusem jako telefon do używania na co dzień, a nie tylko jako telefon wzmocniony, jest wyświetlacz, który jednak pracuje w rozdzielczości HD wyłącznie. Tą ramkę też ma dosyć grubą. No przykro, ale... tak. Znaczy, jestem w stanie się na ramkę zgodzić ze względu na te wytrzymałości, tak, spoko. Właśnie chciałem o to natomiast rozdzielczość wyświetlacza, sorry. No trochę to HD plus przy tym rozmiarze to faktycznie troszeczkę zsie, ale no mówmy się, że to jest też telefon do specyficznego zastosowania. Niech już będzie to HD plus, byle ten ekran by był czytelny w ostrym słońcu. To znaczy ja myślę, że ludzie będą zadowoleni, jeżeli im się ekran nie będzie rysował, czyli smartfon rozwali. Nie będzie przeciekał i będzie go można czasem upuścić. No. I z taką świadomością będą go kupowali, jeżeli będzie spełniał te trzy podstawowe jakby funkcje, a do tego tam jeszcze zdjęcie czasem zrobi, no, czasem się skomunikować, no, będzie ok. No, bo... GPS będzie działał porządnie. No mówmy się, że aparat nie jest najgorszy, no od po prostu średnia klasa, jeżeli chodzi o fotografię, myślę, że można... Nie, no tak, tak jak wielokrotnie mówiłeś i ty i powtarzamy właściwie obaj, że to nie jest rodzaj smartfona, który służy do robienia zdjęcia, jeżeli się raczej... chce smartfona fotograficznego, no to trzeba sobie kupić smartfona fotograficznego. Mówię, tutaj te dwa rodzaje smartfonów ze sobą nie konweniują za bardzo. No dokładnie, chociaż ja bym się nie obraził. Dobre zdjęcia i wytrzymałość. Super flagowca w super twardej obudowie, prawdę mówiąc. Ale takie naprawdę super. Znaczy wiesz, Adam, ja sobie nie wyobrażam optycznej stabilizacji obrazu, której by diabli nie wzięli po pierwszym upadku po prostu. No. Ciężka sprawa tutaj jest. Dobra, no, okej, okay, no dobra, Oisa bym odpuścił. Okej, okay, mogę zrezygnować, ale na przykład, żeby właśnie był Snapdragon 888, dużo pamięci. Ten aparat, no powiedzmy, że jeszcze oczko wyżej niech by był, chociaż tam te 64, no wyświetlacz obowiązkowo Full HD OLEDowy, no takie bym miał wymagania, no i oczywiście ogromnie ta bateria do tego, bo po co się ograniczać, nie? A skoro Adam wspomniał o ostatnim produkcie Lenovo, to wspomnijmy o jeszcze dwóch kolejnych produktach Lenovo, które będą klonami. Oficjalnie to ich jeszcze za bardzo nie ma, natomiast są specyfikacje, a mówię o Lenovo K13 i K13 Pro. K13 jest odpowiednikiem Moto G10, natomiast K13 Pro jest odpowiednikiem Moto G30. No dokładnie. Ich nie będzie raczej na naszym... Nie, bo to jest wiesz? Tak, no dlatego mówię, że ich w zasadzie nie będzie na naszym rynku, chyba że ktoś je sprowadzi i będzie sprzedawał w serwisach aukcyjnych. Nie warto dać się naciąć, lepiej kupić nasze rodzime Motorola, znaczy rodzime, dystrybuowane oficjalnie na polskim rynku Motorola, dlatego że dzięki temu będziecie mieli sensowną gwarancję, bez problemu, uda wam się, a są to telefony w zasadzie identyczne poza logo. Tak, no są. A i chyba myślę, że nie wiem jak ty, ale wydaje mi się, że Polacy jednak bardziej, jeżeli chodzi o telefony, są przywiązani do logo Motorola niż Lenovo, no bo Lenovo to komputer. Mnie również się tak zdaje, mimo tego, że oczywiście są na pewno ludzie przywiązani jakoś do marki, którzy używają laptopów Lenovo na przykład. No tak, ale to właśnie w przypadku co innego laptop, co innego telefon. Tak, ja mówię, wiesz co, ja mówię o takim abstrakcyjnym kliencie marki, który rzeczywiście jest zwierzęciem rzadko funkcjonującym w przyrodzie, ale trafiają się rzeczywiście użytkownicy kupujący, którzy są przywiązani do jednej marki i to jest właściwie jedyny powód, dla którego można by preferować Lenovo i kupować Lenovo zamiast Motorola po prostu. To ja też jak mi się zdaje. Wróćmy może do takiego głównego albo główniejszego nieco w nurtu smartfonów, chociaż obsługujących tym razem 5G.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy o nowym OnePlusie, który wyszedł, wyskoczył drugi OnePlus, jeszcze nowszy. Tym razem jest to Nord N200 z 5G w nazwie, jak to sobie producent tak życzy. Pracujący pod kontrolą najtańszego chyba obecnie procesora Qualcomma, który obsługuje sieci 5G, czyli 480, z baterijką 5000 mAh z IPS-owym wyświetlaczem 6,5 cala, pracującym w Full HD i przy 90 Hz. Smartfon ma 64 giga, trochę malizną pachnie, wbudowanej pamięci dyskowej, 4 giga pamięci RAM, też malizną pachnie. Aparaty minimalistyczne 13 plus 2 plus 2 z tyłu, 16 z przodu. Szybkie ładowanie tylko 18 watów i pamięci niestety nie hiper, super, tylko DDR4 i UFS 2.1. W związku z tym... No bo to... Adaś, może pociesz naszych użytkowników ceną, bo takie urządzenie nie powinno zbyt drogie być. Pociesz. No, nie. No dobra, to zrobimy tak. Najpierw pocieszę ceną, wychodzi 900 zł, ale można go mieć nawet za darmo, kupując go w T-Mobile. I niestety amerykańskim T-Mobile, bo ten telefon jest dostępny wyłącznie w USA i w Kanadzie, w sieciach T-Mobile i Metro. Ja, amerykańscy operatorzy czasem mają fajne ceny. No, taki powiedzmy, jak to u nas kiedyś było, Zetafon, tak? I jakbym go dostał za darmo, tylko za to, że kupiłem abonament i tam będę te, powiedzmy, kilkanaście dolków miesięcznie płacił przez 2 lata, to nie jest jakiś tragiczny telefon. A tak naprawdę, jak na niego spojrzałem, to w pierwszej chwili to pomyślałem, że to jest jakieś Oppo, bo wygląda zupełnie jak Oppo. I to nie dziwi, no bo wiadomo, wszyscy wiedzą, że OnePlus wypączkował w jakiś tam sposób kiedyś z Oppo i nadal jest z Oppo związany. Ostatnio nawet szef OnePlusa, Pity Lau, właśnie potwierdził, że tak, bardzo blisko współpracujemy z Oppo. No bo to jest ta sama grupa kapitałowa, no, kurczę, ale... litości. Przecież ty wiesz i wy wiecie, że to jest ta sama grupa kapitałowa, to są te same pieniądze, inni ludzie, bo rzeczywiście różne zespoły, ci sami inżynierowie niestety. Znaczy nie wiem, czy niestety, może nie, dobrze. Niestety, bo oszczędzają kasę, no po co utrzymywać, nie wiem, każda firma, nie wiem, ma mieć swój jakiś bardzo rozbudowany dział R&D. Jak może mieć, powiedzmy, korzystać z tych samych rozwiązań, z tej samej wiedzy, z tych samych umiejętności, tych samych ludzi. Jest w stanie. Nie wiem, słuchaj, na ile im jeszcze wystarczy pary. Według mnie marka OnePlus coraz mniej się tłumaczy. To znaczy OnePlus został w tej grupie kapitałowej właśnie jako właściwie startup wyniesiony. No. I pomysł na fajnego smartfona w niezłej cenie, ale takiego bardziej budżetowego, to był świetny pomysł. Tak, ta marka w założeniu taka miała być, a przestaje być taka. No tak, to miał być taki rozrabiaka w branży trochę, no a już w tej chwili to już jest taki... Kurde, no okazało się, że korporacja jest korporacją i nawet jeżeli tam jakiś niezależny zespół pracuje, to pewnych rzeczy nie przeskoczy. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ta zapowiedź już, że tak powiem, która padła oficjalnie z ust Pitiego, to jest coś takie, powiedzmy, delikatne jakby przygotowanie, nie wiem, fanów OnePlusa na to, że chyba zostanie wchłonięty przez Oppo. Nie wiem... To są, wiadomo, sprawy korporacyjne, ale... Nie wiem, czy wiecie, mamy zdjęcie z prezesem. Mamy zdjęcie z prezesem z Barcelony. No przecież balowaliśmy na jego urodzinach, no Jacek. No i to jest snobizm dopiero, że się chwalimy wam, że mamy zdjęcie z prezesem OnePlusa. Ta. Kurde, kto pisze pana z prezesem OnePlusa, no? My! Właśnie, kurde, a w tym roku nie wiadomo jak z tą Barceloną. No, cały czas mam nadzieję, że się uda, ale ta nadzieja to już jest taka. Barcelona jest w tym roku, nie wiem czy wiecie, po taniości. Jest globalnie rzecz biorąc tak, że i okazało się po prostu dla bardzo wielu marek, że robienie rozbuchanego festiwalu jakiegoś, nawet dla samej branży, to jest tak naprawdę strata pieniędzy. Okazało się, że właściwie produkty można promować online, że spotkania można robić online
i to jest troszeczkę tańsze po prostu. Troszeczkę, dużo tańsze, a no. Tak naprawdę wiesz, no sami sobie to zrobiliśmy, no bo tak, dobra, nie wydali za dużo kasy, zrobili event online, a oni i tak o tym piszą, oni i tak o tym mówią, oni i tak testują, robią recenzje. Ale robią. Adam, to jest perfekcyjnie normalne, to znaczy to jest właśnie normalna sytuacja. Mniej normalną sytuacją jest na przykład samolot pełen dziennikarzy, który leci bardzo miłą oczywiście sytuacją, leciał w egzotyczne miejsce, do pracy co prawda, ale nadal to jest nadal bardzo miłe. Natomiast normalne jest, że dziennikarz pracuje tak naprawdę z informacją i tą informację przekazuje dalej. To taka jest prawda. Znaczy, ale kurde, ja bym się nie obraził, gdyby dawne czasy wróciły i te samoloty czarterowe z mediami też wróciły i żeby było fajnie, miło, tak jak było. Natomiast słuchajcie, Adam, słuchaj, ja muszę cię mitygować, dlatego że nie chcemy przecież, żeby nasi użytkownicy stwierdzili, że to jest jakaś wartość dodana, która wpływa na naszą... Ale Jacek, oni i tak twierdzą, więc... To znaczy to, że tak twierdzą, nie znaczy, że tak jest w rzeczywistości, przynajmniej w naszym przypadku. Jacek, ale to tylko my wiemy, wyskoczy taki jeden i powie, że a, oni są sprzedajni, tylko ja jeden jestem prawdziwy. I oni mu wierzą, to niech mu wierzą, a my róbmy swoje, wiesz, ważne, żeby człowiek... Bo nie wiem, robiąc recenzję, żeby był wobec siebie w porządku. Ja wiem, że ja powiedziałem to, co uważam, powiedziałem prawdę. Jak mi ktoś nie wierzy, trudno, jego sprawa. Barcelona tak czy inaczej w tym roku się odbędzie. Prawdopodobnie na stanie nie będzie, mimo tego, że staraliśmy się zawsze być co roku. Najpierw te plany pokrzyżowała zaraza i to, że MWC w ogóle zostało odwołane. A teraz po prostu to, że raczej nie pojedziemy ze względu na to, że to średnio jest opłacalne. Tak, powiedzmy to wprost, ze względu na kasę, bo taki wyjazd w momencie, kiedy powiedzmy opłaca się go we własnym zakresie, nie funduje go żaden producent, a my zawsze tak robiliśmy, zawsze na własny koszt, no to słuchajcie, 10 tysięcy to może być mało. No i w momencie, kiedy... Barcelona jest drogim miastem po prostu, a targi trwają dosyć długo naprawdę. I szczególnie, że zwykle było tak, że w okresie targowym to i ceny biletów lotniczych skakały. Myśmy zawsze starali się kupować... I ceny kwater i wszystko inne, tak. Kwatery i wszystko. Tak. No, myśmy też kwatery ogarniali nie za drogo, wiadomo, nie tam żadne czterogwiazdkowe hotele, tylko wiadomo. Natomiast... U kolegi na kanciapie. Tak. Natomiast wiedząc, że wszystkich, nazwijmy to, wielkich zabraknie, nie będzie. Nie, Adaś, znaczy wiesz co, wielcy będą, tylko oni będą na stoiskach zwyczajnie. No to nie będzie. Nie będzie takich hucznych premier, tak? Nie będzie powiedzmy Galaxy S, bo już był. Nie będzie smartfonów Sony, bo już były. Uwielbiałem te konferencje Sonego poniedziałek o 8 rano po ciężkim weekendzie targowym. Tak, i że nie można było usiąść, bo panowie nie pozwalali z ochroną usiąść. Tak, i to był pewnego rodzaju kolory. Taka bardzo fajna parada zombie zawsze była o poranku, no bo to trzeba było wstać tam koło 6, żeby na te targiszcze dojechać, wejść i tak dalej. Wiesz co, ale się powtarzamy, już to opowiadaliśmy, obawiam się. Chyba że ktoś nowy nas słucha. Ale fajnie podwspominać. No fajnie, fajnie, fajnie. Atmosfera targowa jest jedyna i niepowtarzalna. Nie każdy to lubi. Ja na przykład bardzo, bardzo lubiłem. Potrafiliśmy z Jackiem przejść 30 kilometrów, nie wychodząc z hal, bo po zegarku było widać i mówimy. Tak, myśmy dziennie robili około 30 kilometrów rzeczywiście w Barcelonie każdego dnia. Nie wychodząc z powiedzmy z terenu targów, także wiecie, no, nie było miętkiej gry, ale no, to było wydarzenie niepowtarzalne. W tym roku już takie niepowtarzalne nie będzie, bo zabraknie całej tej otoczki, a jechać, wyłożyć no powiedzmy tą dychę po to, żeby połazić po halach i obejrzeć stoiska, oczywiście nikomu niczego nie ujmuję, ale powiedzmy mniej nieznaczących producentów, obejrzeć startupy, trochę drogo mimo wszystko. Po prostu rozbiło się wszystko o koszty. Wracając, słuchajcie, na ziemię z Barcelony, na którą w tym roku prawdopodobnie nie pojedziemy. A mimo tego oczywiście będziemy relacjonowali wszystko, co się tam dzieje, tyle że nie bezpośrednio. Wróćmy może do telefonu, wróćmy do największej premiery mijającego tygodnia, której nie wymieniliśmy największej na początku, dlatego co? Lubisz o tych dwóch nowych Nokiach? Nie, Nokia sobie zostawiam na deser. Na deser sobie zostawiam. Dobra, no wiem o czym mówisz. Mówisz o honorach pewnie, nie? Tak, mówię o honorach. Natomiast to, że są to najważniejsze premiery, nie znaczy, że są jakieś straszliwie istotne i dlatego je troszeczkę przesunęliśmy w tygodniówce. Mhm.
Przede wszystkim nie są istotne dlatego, że smartfony wychodzą w Chinach. Mówimy o serii Honor 15. Smutniejszą jeszcze informacją, nie wiem czy smutniejszą, no jakąś znaczącą informacją jest to, że tych Honorów nie będzie w Polsce. Mhm. Dlatego, że Honor opublikował, nie wiem czy teraz znajdę, listę, słuchajcie, krajów, w których będą premiery. I są takie kraje jak Słowacja na przykład, czy Słowenia, jest oczywiście Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Białoruś. Jest kupa małych... Białoruś, co? Nawet, Białoruś, tak, nawet, Ukraina, tak, tak. Polski na tej liście nie ma. Jak chcecie, to jedźcie na Słowację i sobie kupcie, no chociaż nie wiem, no teraz ostatnio Polacy chyba nie lubią Słowaków za ten mecz, no ale... W każdym razie w serii Honor 50 pojawiły się trzy urządzenia. Najsłabsze Honor 50 SE dysponuje wyświetlaczem LTPS-owym. To jest wyjątek, dlatego że pozostałe mają OLED-owe. 6 i blisko 8,1 cala, Full HD rozdzielczość, ekran pracujący przy 120 Hz, co w przypadku tego tańszego telefonu jest rzeczywiście dosyć wyjątkową rzeczą. Nawet zaskakujące. Tak. Tak, mamy tutaj Mediatek Dimensity 900, baterijkę 4000 mAh, pamięć 128 plus 8 GB RAM-u i aparat główny, tylny, który jest wspólny dla całej rodziny, 108 megapikseli. Towarzyszy mu 8 i 2, 8 oczywiście szerokokątna, z przodu jest 16 megapikseli pojedynczy aparat, który jest dziurką na środku wyświetlacza na samej górze. Ładowanie jest 66-watowe, duże, i to jest wspólne dla całej serii, poza najwyższym z kolei modelem, który ma jeszcze wyższe ładowanie. Nie wiem, tyle NFC nie ma, dlatego że przynajmniej nie ma w specyfikacjach chińskich, dlatego że specyfikacje na razie się pojawiły wyłącznie właściwie w serwisie chińskim Honora i tam tego NFC nie ma. Natomiast możliwe, że na Europę będą wersje, które jednak NFC będą miały instalowaną. No ja myślę, że nie odwalą takiego numeru i dołożą to NFC, no bo u nas się tego używa w Europie. Może być różnie, Chińczycy się kierują bardzo różną logiką, w związku z tym ja nie jestem w stanie dać głowy. Liczę na to, że będzie NFC na Europę, ale czy będzie, czy nie, diabli wiedzą tak naprawdę. To ja jeszcze wtrącę o cenach. Oczywiście dawaj. Ceny na żywca z yuanów, zależnie od pamięci, albo 128, albo 256 wewnętrznej. Ta cena wynosi 1400-1580 zł za Honora 50 SE. Przejdźmy do Honora do Honora 50, który jest w środku rodziny. Jego z kolei oparto na Snapdragonie 778, który również oczywiście obsługuje sieci 5G. Jest tutaj już OLED-owy wyświetlacz, jak wspomniałem, 6 i blisko 0,6 cala. Jest 10-bitowy kolor, w związku z tym tutaj już jest ten wyświetlacz znacznie fajniejszy. Full HD z plusem oczywiście pracuje z częstotliwością odświeżenia 120 Hz. Pamięć 128 albo 256, 8 giga RAM-u, również jak wspomniałem wspólny dla całej serii aparat 108 megapikseli, towarzyszy mu 8 i 2 tym razem zamiast jednej. Z przodu są 32 megapiksele w kamerce, która jest również dziurką na szczycie wyświetlacza. Ładowanie również 66 W przy bateryjce 4300 mAh. Ładne kolorki. Mnie się najbardziej podoba ten miedziany taki. Nie wiem, czy widziałeś. No ten zielony też jest spoko. Zielony jest interesujący, jest taki ciemnozielony. Zapraszam do galerii. Obejrzyjcie, tak. bo są rzeczywiście niebrzydkie. Ceny znowu dwie. 1570-1750, zależnie od pamięci wewnętrznej. Oczywiście znowu. I oczywiście znowu cena na żywca z yuanów bez podatku. No i jeszcze nam Pro zostało. Tak, i to jest najlepszy niby smartfon z serii i rzeczywiście różni się od tego niższego kilkoma szczegółami. Pierwszy szczegół widoczny na pierwszy rzut oka to jest drugi aparat z przodu. Z przodu są 32 megapiksele i towarzyszy mu 12. Szeroka. Jeżeli chodzi o tył, tutaj się spodziewałem teleobiektywu, ale teleobiektywu niestety nie ma. Jest 108, tak jak we wszystkich, jest 8 szerokokątna i 2 dwójki, tak jak w modelu podstawowym. W podstawce bateria jest.
Tak, bateria jest troszeczkę inna, bo tutaj jest znowu mniej, 4000 mAh, ale ładowanie jest z kolei 100-watowe, czyli to rekordowe, i podejrzewam, że ono w Europie też raczej nie zafunkcjonuje, też będzie nie na Chiny. Znaczy dadzą pewnie słabszą ładowarkę, tak jak robi... Prawdopodobnie. Na przykład. Prawdopodobnie będzie rzeczywiście słabsza ładowarka. No i cóż, no powiem szczerze, że wersja Pro nie bardzo się różni od tej wersji podstawowej. Procesor mamy identyczny, tak? Tutaj też jest 778. Pod aparatem i baterią i ładowaniem. No właśnie, no właśnie. Także, no także nie wiem, czy warto. No i dobra, i cena... A, i tu jest, co ciekawe, tylko jeden wariant pamięciowy, 8256, tak. I to wychodzi 2160 zł za ten telefon. Tyle. Na razie niedostępne u nas, raczej niedostępne w Polsce. Być może prywatni dystrybutorzy sprowadzą, również ci firmowi. Warto się dowiadywać o gwarancję i w możliwość ewentualną serwisowania, jeżeli się zdecydujecie na zakup. Czy w Polsce ktoś mieszka niedaleko granicy, to w zasadzie co go hamuje. Tak, to kwestia tego, czy warto, dlatego że no tutaj będą chyba troszeczkę większe problemy z naprawą gwarancyjną, czy ze zwrotem ewentualnym, czy z innymi tego typu rzeczami, bo to nie jest już regularna polska dystrybucja. Aha. Honor wycofał się w zasadzie z Polski, jeżeli chodzi o taką twardą dystrybucję. Natomiast no, możliwość zakupu jest, tak jak wszystkich smartfonów, możecie po prostu... Mamy globalny rynek, w związku z tym da radę kupić. Tak, tylko pamiętajcie, że teraz no już zakupy z Chin niebawem będą droższe, także jak coś, to się pospieszcie. Tak. Na koniec... No to ty wiesz co, jeszcze nie na koniec. Ja wspomnę o Samsungu M32, którego mamy co prawda jeszcze nie z oficjalnej specyfikacji. Samsung opublikował zdjęcia, specyfikacji nie dał. Znaczy się dali częściowo specyfikacje, bo tam niektóre już podali, że tak powiem, oficjalnie. Na przykład to, że ma akumulator 6000 mAh i 20-megowy aparat do selfie. Wiemy, że z tyłu będzie 64 mega aparat, a wyświetlacz będzie Super AMOLED-em 6,4 cala Full HD+, z odświeżeniem 90 Hz i jasnością 800 nitów. I to są dane, które już podał producent u siebie na stronie, więc są pewne. Globalnie ta specyfikacja, którą podałem, powinna się resztować, dlatego że brałem jednak z serwisów certyfikujących i raczej z pewnych źródeł. Ja tak trochę zachowawczo zaznaczyłem, że to jest wstępna specyfikacja, mimo tego, że jestem jej pewien, no bo jeszcze nie jest oficjalna. Tak? Nie jest w pełni potwierdzona przez producenta, żeby ci nikt nie zarzucał. Co tam mamy w tej specyfikacji? Szybciutko może powiedz. A przecież powiedziałeś chyba, jest Helio G85, jest pamięć 64/128, flesza 4 albo 6 RAM-u, jest niezłe Wi-Fi, jest aparat 64+8 plus dwie dwójki z tyłu i 20 z przodu. I to w zasadzie tyle. Baterijka, o której wspomniałeś, 6000, czyli bardzo, bardzo rzetelna. Ale też powiemy o nim troszeczkę więcej, jak się pojawi oficjalnie. Chyba się już nie będziemy powtarzać, bo mówię... Większość danych producent już podał, nie podał ceny i pewnie wrócimy do Was, wspomnimy, że jest dostępny, pewnie się pojawi na początek, na Dzień Dobry w Indiach, więc podamy Wam cenę w rupiach. W telegraficznym skrócie, jeszcze zanim przejdziemy do tego deseru, o którym mówiłem, Vivo Y52 V2053 pojawiło się w tym tygodniu na Tajwanie, Vivo Y12A pojawiło się, nie wiem gdzie, bo nie mam niestety linka referencyjnego do producenta, będę musiał opierniczyć edytora. W każdym razie pojawiło się w tym tygodniu również Y12 Vivo ze Snapdragonem 439, z wyświetlaczkiem 5,5 cala, z bateryjką 5000 mAh, aparatem 13+2 z tyłu, 8 z przodu i pamięcią 32 albo 128, dziwny wybór, i 3 albo 4 giga RAM-u o RAM. Vivo. No tak, to jeszcze jak już robimy telegraf, to ja tylko przypomnę, jakby ktoś nie zauważył, z kolei na europejski i polski rynek wkroczył atrakcyjny wizualnie smartfon Realme GT. Cenowo też jest dosyć atrakcyjny, specyfikacyjnie też mu niczego nie brakuje. Od w miarę przyzwoity telefon za przyzwoite pieniądze.
Więcej o nim macie podlinkowane, nawet filmik zrobiłem na jego temat, więc zapraszam do czytania, do oglądania. I co? I może deser już w końcu, tak? Deser? Nie, jeszcze też tylko wspominam o Oppo A74, wersja tym razem z oznaczeniem CPH2263. Oppo wyskoczyło w Indiach, w związku z tym nie pomylcie go z innymi smartfonami, które się tak nazywają, dlatego że może być wam bardzo przykro, ponieważ obsługuje częstotliwości indyjskie, jeżeli chodzi o sieci 4G i 5G. U nas może mogą nie działać, niestety obawiam się. No tak, ale raczej na niego nie natraficie, ale gdybyście sprowadzali skądkolwiek, to się upewnijcie tym dodatkowym oznaczeniem modelu. Tak? Nokia, do której tak zmierzamy, pokazała dwa feature fony, proste telefoniki, które właściwie nie wiem, czy do końca powinny nosić logo Nokia, bo to... Nie. No ale nie. Są. Telefoniki mają bateryjkę 1020 mAh i to jest bardzo sympatyczna w nich rzecz. Procesor Unisoka, który wystarczy do tego typu konstrukcji, co prawda... Jest to procesor Unisoka do feature phone'ów po prostu. Wyświetlaczyki 1,8 cala pracujące w żenującej rozdzielczości 120x160 i zresztą wielkość też mają żenującą. Wszystko, co dzisiaj wychodzi, wszystkie feature phone'y, które naprawdę nie mają 2,4 cala, które jest sensowne dla każdego oka, które jest w miarę sprawnie i w rozdzielczości 240x320 to jest dzisiaj według mnie pomyłka, ale możliwe, że użytkownicy... Chcą właśnie czegoś takiego. To ma być małe, to ma być proste jak CEP i... Nie użyłeś jednego słowa. To ma być tanie, a jednocześnie nosić logo Nokii. W związku z tym kosztuje dwa razy więcej co feature phony, które odpowiadają mu specyfikacją. To już jest inna para kaloszy, tak? To już jest inna para kaloszy, no ale widocznie ludzie to kupują, no i tyle. Telefon jest w zasadzie w dwóch wersjach, bo to są identyczne. Mówimy o Nokii 105 i Nokii 110. Jedyna różnica między nimi, taka, którą się daje uchwycić, to jest aparat fotograficzny, który też zresztą nie jest jakiś cudowny, bo Nokia nie podała, ale podejrzewam, że to jest albo QVGA, albo VGA, czyli 008 albo 03, w zależności od tego, co zdecydowali się użytkownikom. Bo inaczej to by się chwalili. Zdaje mi się, że ten tańszy... Tak, Adaś, ja mówię, że może być gorszy, że może być nie 03, tylko 0,08, bo nie, takie no, też to są. To jest trochę pesymistyczny wariant. Ja bym stawiał na VGA bardziej, no ale... Masz rację, mogli odwalić taki numer również. To on może robić zdjęcia w rozdzielczości VGA, bo nawet Chińczycy czy Hindusi, którzy wypuszczają telefony z aparatem 0,08 megapiksela, robią, dmuchają zdjęcia do VGA, tak? No to ja wiem, no to pewnie, że tak, natomiast no, mówimy o faktycznej rozdzielczości. Zdaje mi się, bo też, ale tak na ile przeglądałem stronę, może sprawdziłeś to dokładniej, Nokia 105 chyba też nie ma, przepraszam, gniazdka na microSD, bo tam, gdzie na stronie dotyczącej Nokii 110 było wspomniane o microSD, na stronie o 105 nie znalazłem tej informacji, aczkolwiek... Wiesz co, ja w obu przypadkach mam zaznaczone, jeżeli chodzi o karty, nie wiem, dlatego że HMD, który jest właścicielem Nokii, tak podaje informacje w tej chwili. Wiesz co, na 110 jest wspomniane, jak sobie zrobisz Ctrl F na stronie, to znajdziesz, jest microSD wspomniane, wiesz? Sprawdzę zaraz. Sprawdź po prostu, ale bo pamiętam w przypadku tego drugiego, no ta opcja nie zadziałała, Ctrl F, microSD mi nie wyrzuciło i to może być kolejna z różnic między tymi telefonami. Nokia była producentem, kiedy Nokia była Nokią, była producentem, który podawał bardzo szczegółowe dane, bardzo dużo danych, nawet na temat najprostszych telefonów. To, czego nie podała Nokia, podawało Nokia Forum. Podawali fani, deweloperzy i technicy, którzy po prostu tymi telefonami się zajmowali od każdej możliwej strony. Można było niemal każdą informację wyciągnąć z telefonu w Nokii. HMD jest HMD. Wraci, bo to już nie ma tej Nokii już nie ma, jest Nokia taka i prawdę mówiąc, jak tak patrzę na obecne produkcje z logo Nokia, to ja wolę już niech robią takie proste feature fony, niż mają robić takie smartfony, jakie robią. Wiesz co, ja nadal wolałbym 3510 zamiast tego, co tutaj oferują. Ale wiesz, że obecnie to, wiesz, jakby ją zrobili w nowoczesnej wersji, to by kosztowała albo jeszcze lepiej. Chociaż i wówczas tanim telefonem jakoś szczególnie nie była, o ile pamiętam. No ale dobra,
nostalgia nas ogarnia, to były dawne czasy, to już nie wróci i nie będzie już fajnych telefonów z klawiszkami. To mówię z bardzo dużym przekonaniem, niestety też trochę z przekąsem, ale no tak, tak to czuję. No. A ja nie takie rzeczy widziałem, jakby się jutro okazało, że wyskoczył jak diabełek z pudełka nowy producent, który oferuje właśnie feature-fony świetne, takie jak za dawnych lat, w sensownych cenach, o rany. Zdziwiłbym się być może, ale przyjąłbym to jako część rzeczywistości. Wiesz, bo w kinach możesz kupić jeszcze te dawne feature-fony, co prawda to już z tymi dawnymi... To już też nie są te dawne. To są podróby, ale możesz kupić nowe kultowe modele, tam czy Sony Ericssona, czy Motorola, czy Nokii, nówki sztuki. No, także wiesz, możesz to kupić, tylko że no to no są jakieś kurcze imitacje. Mówiliśmy już o tym w tygodniach, ale powtórzymy jeszcze raz. Te feature fony, które są na chińskich stronach, chińskich serwisach sprzedażowych, nawet jeżeli się nazywają, nawet jeżeli wyglądają tak jak te stare telefony sprzedawane u nas, tak, mają loga, obudowy, co do szczegółu są, dlatego że są robione na tych samych maszynach, na których były robione, to jednak podzespoły, znaczy obudowy nie są na tych samych tryskarkach, ja podejrzewam, to są te same wzorniki, Adaś. No nie, powiem ci dlaczego, skąd to wiem, bo już byłem blisko, mówię, a zaryzykuję, kupię sobie, zobaczę, co to jest, żebym miał pewność, tak, żebym wiedział, wypróbuję po prostu, to było coś tam taniego. Mówię, dobra, te 200 za Motorola kultową odżałuję, a będzie wesoło, jak wyjdę na ulicę i otworzę sobie klapeczkę. No niestety, na moje szczęście, w popularnym serwisie sprzedażowym chińskim jest miejsce na opinie nabywców, klientów, prawdziwe opinie, ze zdjęciami. To ja ci powiem, bo jestem jasnowidzem. Powiem, że mówisz o V3, tak. I powiem od razu, że to nie jest typowy feature phone, dlatego że V3 była rzeczywiście robiona przy użyciu bardzo wysokiej jakości materiału. Daj mi dokończyć. Obejrzałem zdjęcie tejże Motorola. No i już na pierwszy rzut oka na zdjęciach wrzuconych przez szczęśliwych nabywców widziałem, że to jest podróż. Po czym zacząłem zwracać na to uwagę i obejrzałem wiele takich modeli i wszędzie tam, gdzie były zdjęcia, wygląd tego telefonu dalece odbiegał od ideału. Od tego, czego się spodziewaliśmy i oczywiście od tego, co było na tym głównym zdjęciu na aukcji. Także gdybyście już się nasadzali na taki feature phone z Chin, to pamiętajcie, że to jest podróba, a po drugie pamiętajcie, żeby spojrzeć w opinię klientów, bo być może jest tam fotka. No i jeżeli to, co zobaczycie na fotce w stosunku do ceny was nie rozczaruje, no to spoko luz sobie kupcie. Możliwe, że nawet jakiś czas taki telefonik podziała. A na pewno możecie go sobie kupić w celach kolekcjonerskich, żeby położyć na półce i nie wiem, szpanować przed znajomymi swoją kolekcją. Można i tak, tak? Zdjęcia, rendery są bardzo często zdjęciami i renderami, które są te, które występują w serwisach sprzedażowych podczas aukcji, czy tak, prawdziwych modeli. Także to, co się dostaje, różni się troszeczkę. No, Chińczyk mówi, no tak, no tym razem trochę się różni, tak, i już. Przepraszam, oddać pieniądze. No, ale to rzeczywiście jest tak, że ja widziałem, słuchaj, ja mówię o tym, o czym mówię, to znaczy mówię o tych samych tryskarkach, dlatego że ja tego typu telefony chińskie widziałem nie dalej właśnie jak w Barcelonie. Byłem w komisie na Starym Mieście, który sprzedawał stare telefony jako nowe. I to były chińskie telefony i widać było na pierwszy rzut oka, już na pudełku była ta informacja, że to jednak jest chiński producent i nie tylko made in China, ale z nazwą chińskiego producenta. I to były telefony, które były praktycznie nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka. Nawet po wzięciu do ręki, bo tam była taka możliwość, ja je brałem do ręki, one kurcze wyglądały, brałem te modele, które znałem. To był inny materiał na obudowę na przykład, to był inny plastik, ale wyglądały po prostu identycznie jak te stare. Stąd mówię, że mogą być robione na starych tryskarkach również. Możliwe, ale Jacek, ja nie mówię, że nie, natomiast no, ja też wiem, co widziałem na zdjęciach. Może być tak, że trafimy, bo wiecie, no to tak jest, no to też trzeba pamiętać, że kupując w Chinach możemy trafić zarówno na produkty naprawdę wybitne, genialne, tanie i bardzo, bardzo dobre, bo sam niejednokrotnie taki kupiłem. Tak, i to we wszystkich dziedzinach tak jest. Dokładnie, tak. Cokolwiek nie kupujcie, a możemy trafić na totalne badziewie, chamską podróbę i Bóg wie co jeszcze.
No niestety. Dlatego warto się kierować opiniami nie tylko nawet tymi sprzedażowymi, ale jeżeli macie kogoś, kto kupuje w Chinach czy w serwisach sprzedażowych chińskich, odpytać, dlatego że to jest wiedza po prostu, albo w sieciach społecznościowych po prostu popytać, dlatego że to jest wiedza po prostu bezcenna. Często bardzo dobrej jakości produkty można rzeczywiście kupić w Chinach, nadal drogo. Nadal drogo, bo pewne materiały po prostu muszą być drogie, ale to są rzeczy tańsze od markowych, podobnych albo takich samych, sprzedawanych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak, jak mówisz. No dobra, bo się rozgadaliśmy, a mnie tutaj wiercą nad głową, więc pewnie już nasi widzowie są dosyć... Zanim Adasiowi zacznie tynk padać na czoło, pożegnajmy się w takim razie. Pożegnajmy się, miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu znów się zobaczymy. Mamy nadzieję, że upał będzie niemęczliwy. Ratujcie się, chrońcie się. Słońce jest bardzo fajne, bardzo wiele osób lubi słońce, ale pamiętajcie o tym, żeby pić, żeby się schłodzić, czasami niezbyt gwałtownie, ale jednak. Ale tak, no uważajcie na siebie, uważajcie, ze słońcem żartów nie ma, ale korzystajcie, póki jest piękna pogoda i takiej pogody wam życzymy na jak najdłużej. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia. Cześć, do zobaczenia. Cześć.